Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj druga część małych paletek od Essence i dzisiaj zabierzemy się za Bronzed This Way, czyli za tę pomarańczową. Jak widzicie, mam makijaż twarzy już ogarnięty i mam też pomalowane usta takim błyszczykiem, a to dlatego, że testuję dla Was najnowszą serię z Belle, serię biedronkową. Tylko nie wiem, czy najpierw się ukaże druga część paletek z Essence, czy najpierw będzie Belle. Ale jakoś tak w pobliżu te filmiki się pojawią. W każdym razie, makijaż twarzy ogarnięty. Na powiekach mam również bazę, ale ponieważ w pierwszej części robiliśmy tak, że najpierw były swatche, to się tego trzymamy. Zrobię Wam swatche i, no i potem wykonam makijaż. A zatem dzisiaj przyglądamy się paletce Bronzed This Way. Zbudowana jest tak samo jak dwie poprzedniczki, zielona i niebieska, czyli mamy lustereczko na wieczku i w palecie 6 cieni. To jest taki bardzo przyjemny dzienniak, taki do szybkich makijaży, że nie musicie się zastanawiać, jak tutaj te kolory połączyć, co tu pokombinować. Bardzo łatwa, bardzo prosta jest w użyciu ta paletka. Jak widzicie, już jej używałam, więc wiem, co mówię. I muszę Wam powiedzieć, że generalnie paletka jest bardzo przyjemna i stawiałabym ją na równi, na pierwszym miejscu z zieloną, a niebieska troszkę na drugim miejscu, dlatego że tamten jeden niebieski, ciemno-niebieski cień jest taki troszkę słabszy i trzeba go dokładać, dokładać, żeby uzyskać jakąś moc. W każdym razie tutaj takiej sytuacji nie mamy, no ale już Wam robię swatche, proszę bardzo. Może tak, najpierw te błyszczące cienie, czyli tak, tak i tak. Pozostałe trzy to są maty, proszę bardzo, błyskotki wyglądają w ten sposób. Zobaczcie. Bardzo kremowe, bardzo milutkie, no po prostu cudowne. Są jak masełko. No i maty. Zwracam Waszą uwagę, że tutaj mamy cielisty cień, bardzo fajny, bardzo poręczny. Może to nie jest taki jasno cielisty, ale o, taki delikatny beżyk. Tutaj mamy coś takiego kawowo-rudawego. No i najciemniejszy cień w palecie, taki chłodny, dosyć brąz. Proszę bardzo, trzy maty. Oczywiście nakładam swatche bez bazy. Tu jest ten najjaśniejszy, żeby nie było. Nie bardzo go widać, ale on tak ma mieć. Tu mamy ten rudawy. No i najciemniejszy w palecie. Zobaczcie. Bardzo przyjemne są te cienie. I błyskotki, i maty. Tak jak mówię, no tego nie widać, ale taka jego rola. Ja go nakładam po prostu jako cień bazowy, albo nim coś rozcieram. Więc wbrew pozorom to jest bardzo użyteczny cień. No to moi drodzy, bierzemy się za makijaż. Tradycyjnie zaczynam od tego najjaśniejszego cienia, nakładam go właśnie na całą powiekę. Tak jak Wam wspomniałam, na powiece mam już bazę i to jest tym razem baza z Ingrid. Więc nakładam ten, nakładam go i na załamanie, i podług brwiowy. No i teraz zacznijmy od matów. Tutaj jak widzicie, maty są dość ciemne. Ten jest widoczny od razu przy pierwszym dołożeniu. Ja postaram się nim zbudować najpierw załamanie, ale to trzeba robić naprawdę bardzo delikatnie. No bo właśnie jest widoczny taki konkretny. O, popatrzcie. Więc lepiej dołożyć i potem, w sensie dołożyć delikatnie i potem sobie stopniowo dokładać, jeśli tego potrzebujecie, niż od razu nałożyć sobie dosyć dużo, bo potem po prostu będziecie mieć taką mocną, intensywną plamę. No chyba, że chcecie mieć mocniejszy makijaż, to jasna sprawa. Ale mówię o takiej wersji, jeśli chcecie coś takiego bardzo delikatnego, dziennego, no to trzeba właśnie przy tych cieniach tutaj uważać. A nie mamy takiego jakiegoś przejściowego, takiego jasnego beżu, więc radzimy sobie z tym, co tutaj jest. W każdym razie sam cień, zobaczcie, bardzo miło się go nakłada. Przepięknie się rozciera. Kolor jest widoczny, no ale to już powiedziałam. Tak jak mówię, paletka naprawdę bardzo fajna. I właśnie stawiam ją na równi z tą zieloną. Oczywiście w tamtej części zielona zdecydowanie wygrała. Chociaż mnie się niebieska też podoba. No tamten jeden cień może tak niekoniecznie. Ale o, te brąziaki zobaczcie. Tak jak w zielonej. Po prostu kolor widać od razu, ślicznie się rozciera. No i nie ma takiej sytuacji właśnie, że trzeba, wiecie, dokładać i dokładać, żeby uzyskać jakiś bardziej intensywny kolor. Teraz może nałożymy jakąś błyskotkę. No na przykład tę, czyli to jest ten kolor. Nałożę ją płaskim pędzlem. Popatrzcie na błyski w tych paletach. O, przypominam, że paleta kosztuje około 16 zł w cenie regularnej. A teraz przechodzę do tego ciemnego cienia, czyli to jest ten kolor.
nakładam go na zewnętrzny kącik, troszkę też na dolną powiekę, w każdym razie na zewnętrzną stronę oka. Wyciągam ten cień też ponad załamanie. Trochę przedobrzyłam i muszę sobie tutaj porozcierać. No, rozcieram tym właśnie tym jasnym cieniem. Zobaczcie, jak to się wszystko pięknie rozciera i bardzo łatwo, używając tych cieni, bardzo łatwo uzyskać taką chmurkę. Pięknie się rozciera. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeszcze chyba teraz muszę tutaj dołożyć z kolei. Chciałabym użyć jeszcze tego koloru. Nałożę go na górną powiekę, na wewnętrzną część. To jest to złotko. O! To złoto też bardzo ładnie na powiece wygląda. Na dolną powiekę dołożę jeszcze troszkę tego cienia. A na wewnętrzny kącik przydałoby mi się coś rozświetlającego, ale to złoto jest dość ciemne, więc wspomogę się tutaj takim pojedynczym cieniem. To jest cień z My Secret z serii Glam & Shine 21 Happy. Wygląda to tak. No takie właśnie świecidełko. I ten kolor nakładam na wewnętrzny kącik. O, on to będzie bardzo ładnie pasował. No i może trochę podłóg brwiowy. I tak wyglądają cienie z palety Bronzed This Way. Swatche na powiekach i paletka. Moim zdaniem minusów nie ma. Bardzo przyjemna, mięciutka, przyjemnie się te cienie nakładają, rozcierają. To jest bardzo przyjemny taki poręczny nudziaczek. Kończę makijaż i pokażę Wam, jak wygląda całość. No hej, tak wygląda całość, czyli makijaż z paletką Essence w roli głównej. Mam nadzieję, że Wam się te cienie podobają. Tak jak mówię, na równi z zieloną można ją postawić, jakby mankamentów tutaj znaleźć nie umiem. Wygląda tak, jakby usta były niepomalowane, ale są. Tak jak Wam wspomniałam, mam na nich błyszczyk z tej nowej kolekcji Belle, a ponieważ no, robię test, więc jakby nie chcę tego zmywać, tylko chcę to ponosić jak najdłużej, żeby w filmie Wam powiedzieć, w filmie z Belle Wam powiedzieć, jak się to zachowało. Ok. Tak więc wygląda makijaż paletką Bronzed This Way. No i pozostała nam jeszcze jedna, czyli ta fioletowa, a więc zabieramy się za nią jutro. W tej części paletkowej mówię Wam na razie i do zobaczenia w makijażu kolejną paletą. No hej, witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj przed nami paletka fioletowa, czyli takie raczej chłodne kolory. O, proszę bardzo. No i tradycyjnie, jak to w każdej części, najpierw robimy swatche, a potem zajmiemy się makijażem. Z tego co widzę, to cienie błyszczące są tutaj trzy, czyli ten, ten i tutaj, a pozostała trójeczka to są maty. Mamy coś takiego ciemnego i jakiś kolorek, no wydaje mi się, że może być na całą powiekę, ale to zobaczymy. W każdym razie chyba taka paletka kompletna, kolorystyka przyjemna, taka przygaszona, wydaje mi się, że to może być dobra paletka na dzień, jeśli lubicie takie liliowo przybrudzone, wrzosowe kolory. To będzie fajne rozwiązanie. No ale lecimy ze swatchami. Może najpierw zrobimy swatche cieni matowych. W dotyku bardzo przyjemne, tak jak w poprzednich paletkach. Proszę. No ten jaśniutki tak, chyba. Chociaż nie, bo chciałam powiedzieć, że może być na całą powiekę, ale on jest taki brudno-sinoliliowy, więc raczej nie. Raczej na załamanie i do rozcierania. Ten wyszedł niezbyt ładnie. I ten też, ale może te kolory mają takie być, nie wiem. Dołożę jeszcze troszeczkę. Wiecie, nakładam na suchą skórę, to też inaczej wygląda. W każdym razie te swatche tak niekoniecznie. Ale na pewno będzie dużo lepiej z błyszczącymi. Czyli tutaj mamy coś takiego liliowego.
ciemny brąz, ale też z dodatkiem takiej śliwki trochę. No i tutaj kolor fioletowy. No, błyszczące są już zdecydowanie lepsze. No tak. Tutaj już niczego dokładać nie trzeba. Myślę, że te kolory właśnie takie mają być. One mają być takie przybrudzone, lekko przydymione, bo w ogóle klimat tej paletki właśnie jest taki. Ona ma być taka lekko szarawa. No nic, nie wiem, czy podobają Wam się takie kolory. W sumie z jednej strony kolorystyka dosyć trudna, ale jeśli lubicie właśnie tego typu kolory, tego typu cienie nosić na powiekach, to myślę, że paletka powinna Wam się kolorystycznie przynajmniej spodobać. A jak z jakością, to już sprawdzamy, tylko, no właśnie, ponieważ ten najjaśniejszy cień jest właśnie taki szaro-liliowo-siny, to ja nie będę go nakładać na całą powiekę. Na całą powiekę nałożę po prostu cień z Sephory, to jest Strawberry Macaron numer 42. To jest taki brudny, przygaszony róż, chociaż w podglądzie wydaje się, że to jest biały, ale to jest róż. Okej. Powieka jest przypudrowana delikatnie bladoróżowym cieniem i teraz na pierwszy ogień pójdzie ten brązik z paletki, czyli coś takiego. W sumie, no, z jednej strony, nie wiem, on na to miejsce wydaje się może dość ciemny, ale zobaczymy, co się da tutaj zrobić. Ja postaram się go tak na razie delikatnie nakładać. No właśnie, na bazie i na innym cieniu już taki delikatny nie jest. Tak, będę musiała go dobrze rozetrzeć. No i tutaj właśnie w ruch pójdzie potem, o, ten kolor. On tutaj będzie idealny. Wezmę od razu czysty pędzelek i, tak jak wspomniałam, ten jaśniutki cień posłuży mi do roztarcia granic tutaj. O, tak. No i to jest właśnie to, o czym mówiłam. To jest cień do tej roli stworzony. Wracam do pędzelka od brązu. I troszeczkę dokładam go na dolną powiekę. Ponieważ mamy taką fioletową, o, może tak, ponieważ mamy fioletową paletkę, to po prostu obowiązkiem jest użyć któregoś z fioletowych cieni. A najlepiej wszystkich. Może tak, na środek powieki poleci ten fiolecik. Tu mi się przyda jakiś płaski pędzelek, na przykład taki. O, to nakładam. Tak, na centralną część powieki. Chyba mi się właśnie coś osypało. O, już. Zwróćcie uwagę właśnie na to, że te fiolety są takie przybrudzone. No, ale taki jest klimacik tej palety. Taki właśnie szary, przydymiony. No i teraz w ruch idzie najciemniejszy cień w palecie. Nakładam go na zewnętrzny kącik. No piękny jest, zobaczcie, taki, no widać go i o to chodzi. W sumie ta paleta ma taki halloweenowy klimacik. No bardzo ładne są te cienie. Muszę Wam powiedzieć, że jak zrobiłam swatche, no to tak, pierwsza trójka, no to taka oczywista, jasne takie przybrudzone maty, specjalnie to nie wyszło, tutaj może ok, ale jakoś tak nie złapało mnie to za serce, a może tak. Natomiast na powiece chyba troszkę nie doceniłam tej palety, tak wiecie, przy pierwszym dotknięciu. I to był błąd. Paleta jest słuszna. Wróciłam do pędzelka od tego jasnobrązowego cienia i rozcieram sobie tu ciemny fiolet. To, że się rozcierają miękko, płynnie, tak wiecie, łatwo utworzyć chmurkę. Tego już w zasadzie nie mówię, bo to raz, że widać, a dwa, no jakościowo to jest to samo, co w wypadku poprzednich trzech palet. Tak naprawdę jedynym, no w sumie tak, jedynym słabym punktem był ten taki ciemny, ciemny granatowy cień w niebieskiej palecie, ale to też ja już się nim malowałam i mam na niego sposób. W sensie malowałam się po nakręceniu filmu już tą paletą i mam sposób na ten dzień. Po prostu nie można go nakładać na inne cienie, tylko jak nałożycie sobie bazę, to od razu wklepywać w bazę i potem najwyżej rozcierać. Wtedy ten granat jest lepiej widoczny i jakby od razu można wyciągnąć tak, wiecie, więcej koloru. O, więc na ten cień też jest sposób. Generalnie paletki, maluchy od Essence
są warte uwagi. Słuchajcie, no 16 zł, maluch taki, a naprawdę cienie są świetne. Wygląda paleta niepozornie bardzo. W sumie jak ją się otworzy taka, no wiecie, jak setki innych, a tu zrobiła robotę dopiero na powiekach. W każdym razie przechodzę do tego jasnoliliowego, czy nałożę go na wewnętrzną część, w sumie i na górną, i na dolną powiekę, bo tutaj mam takie nieumalowane miejsca. Zobaczmy, jak on to będzie wyglądał. Ja jestem już zakochana w tej palecie. No i na dolną powiekę nakładam ten sam cień. Korci mnie, żeby dołożyć jakieś świecidełka i może tak zrobimy. Podług brwiowy i delikatnie na wewnętrzny kącik poleci jedynka z My Secret. To jest 01 Extreme Sparkle. Coś takiego. I wygląda to mniej więcej tak. Dokończę jeszcze linię wodną, rzęsy i zaraz pokażę Wam całokształt. Zrobimy takie ogólne podsumowanie. Makijaż dokończony. Słuchajcie, ja jestem tą paletą zachwycona. No po prostu. Tak jak wspomniałam, słoczy tak, no przeciętnie, coś tam widać, ale jakby no szału takiego nie ma. Podobnie jak się na tę paletę spojrzy, to ona, wiecie, przy pierwszym takim zerknięciu nie wzbudza takiego łach zachwytu. Jest ładna, ale zobaczcie, co ona potrafi na powiekach. Po prostu super paletka. No i ponieważ to jest ostatnia część i ostatnia paleta, to wypada zrobić takie zbiorowe podsumowanie. A zatem użyliśmy czterech palet. W pierwszej części była zielona i niebieska. Kto nie oglądał, to zachęcam. No i w tej części mamy brązową i tę liliową. No i teraz, czy polecam? Tak, zdecydowanie tak. Tak jak Wam wspomniałam, dzisiaj jedynym słabym momentem jest ten granat w niebieskiej palecie, bo on jest taki, że trzeba go dokładać, dokładać, żeby kolor uzyskać. Natomiast jak polecicie od razu na bazę, to jest zdecydowanie lepiej. Poza tym nie jestem w stanie wskazać jakichś słabych momentów tych paletek. Są bardzo poręczne, użytkowe, kolory są przyjemne, chociaż mamy do czynienia z takimi monochromatycznymi paletami, no bo powiedzmy, że tu mamy jakieś tam fiolety, zielenie i tak dalej, to są to palety, z których da się normalnie dzienny makijaż wyciągnąć. Ewentualnie każda z tych palet może być takim dodatkowym akcentem kolorystycznym w Waszej kolekcji, więc palety jak najbardziej warte uwagi. Świetne, przyjemne, milutkie, cienie super. Kwestia tego tylko, czy podobają Wam się takie zestawienia kolorystyczne. Ok, ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że film, a w zasadzie filmy Wam się podobały. Napiszcie proszę, która z paletek spodobała Wam się najbardziej z całej czwórki. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mówię Wam pa, pa, na razie i do zobaczenia.